Panowie, ciężkie zadanie przed nami. Mamy uatrakcyjnić galę. Spróbujemy. Również Państwa zapraszam do uatrakcyjnienia, czyli do rozmowy z nami. Proszę się zgłaszać, proszę zadawać pytania, proszę wygłaszać uwagi. Zgłoszenie proponuję, żeby zgłoszenia dokonać poprzez podniesienie ręki. Mam nadzieję, że dostrzegę. Szanowni panowie, no właśnie, poważne zadanie przed nami. Ja na początku jeszcze tylko bym poprosił o dwa słowa wyjaśnienia. O ile taka spółka jak Przewozy Regionalne czy Ceramika Paradyż są, podejrzewam, tutaj powszechnie znane państwu, to panie prezesie, dwa słowa o spółce Strassmayr Polska. Nasza firma jest na polskim rynku obecna od 15 lat, z tym, że tak naprawdę droga taka dosyć ciekawa rozpoczęła się dopiero 3 lata temu, kiedy jako firma zajmująca się sprzedażą maszyn do remontu dróg udało nam się zrobić bardzo poważny krok, to znaczy wykupiliśmy naszą firmę matkę z Austrii i rozpoczęliśmy tak jakby ekspansję na rynki zagraniczne i w tym momencie rozpoczął się dosyć ciekawy okres w naszym działaniu, to znaczy tworzenie przedstawicielstw zagranicznych. Z firmy, która zajmowała się tylko i wyłącznie dostawą maszyn na rynek polski, później montażem na zlecenie firmy austriackiej Strassmayr, udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której jesteśmy producentem maszyn. Świetnie, to są maszyny do remontu dróg. Fantastycznie, zachęcam do odwiedzenia strony internetowej firmy. Ja ją odwiedziłem, obejrzałem, bardzo są to ciekawe maszyny, zresztą za chwilę sobie jeszcze o nich porozmawiamy. Panie prezesie, zwracam się też do pana prezesa Baranowskiego. Dwa słowa o Innowie dla niezorientowanych. Tutaj jest to, mam prostsze zadanie, dlatego że nasze produkty widać wszędzie, ponieważ jesteśmy dostawcą dla wszystkich placówek handlowych w Polsce i również dużych sieci sprzedaży. Produkujemy elementy systemów kasowych, kasy fiskalne, drukarki fiskalne. Zajmujemy się tym od 12 lat. Ja się w ogóle jeszcze dłużej tym zajmuję, bo praktycznie od samego początku tego przedsięwzięcia, czyli od roku 93, wyprodukowałem i sprzedałem 270 tysięcy takich urządzeń, stąd widać je wszędzie. W taksówkach możecie Państwo zobaczyć takie taksometry z napisem Innowa, które świecą na zielono. Jest ich 25 tysięcy w Polsce. W każdym sklepie największej sieci, która reklamuje się znakiem prześlicznego żuczka w kolorze czerwono-czarnym, również, aby nie robić reklamy jawnej, również zobaczycie Państwo nasze urządzenie i w wielu, wielu jeszcze innych miejscach, stąd moje zadanie jest proste, bo tu urządzenia są widoczne i na rynku często jest w bardzo wielu hotelach widzicie nasze drukarki fiskalne w takim kolorze srebrnym z czerwonym wyświetlaczem. Taki jest nasz główny profil działania i zajmujemy się tym 12 lat, także jesteśmy obecni i widoczni dla każdego, który coś kupuje, a kupują wszyscy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie prezesie. Jak wspomniałem, Przewozy Regionalne, chyba spółki nie trzeba przedstawiać. Ceramika Paradyż podobnie. Sądzę, że jest to firma Państwu znana. No i też nie trzeba przedstawiać Marcina Kałużnego, pomysłodawcę konkursu Jakość Roku, do którego będzie skierowane moje pierwsze pytanie. A brzmi ono w sposób następujący. Czy jesteśmy w stanie zauważyć na podstawie doświadczeń, no już dosyć długich doświadczeń tego konkursu, jakiś trend, jakiś proces, że podejście do jakości się po prostu zmienia? Jeżeli tak, to w którą stronę się zmienia? Jak to ewoluuje? Jak podejście do jakości może wyglądać inaczej? Ja sądzę, że to ewoluuje od samego początku, od początku lat 90., kiedy nie liczyła się jakość, ale bardziej ilość i dostarczenie czy towaru, czy usługi. Ważne było, żeby ją mieć i wprowadzić na rynek.
ta jakość pojawiła się z czasem. I my to obserwujemy, organizując konkurs, kiedy pojawia się taka sytuacja, w której samo dostarczenie przestaje wystarczać. Kiedy trzeba dostarczyć jeszcze coś, usługę, produkt, cokolwiek innego, na odpowiednim poziomie. Bez tego poziomu, jakościowego oczywiście poziomu, trudno mówić o walce rynkowej i o sukcesie na tym rynku. Także tak, widzimy taką tendencję, która, zresztą to widać też na tej sali, firmy, które kroczą drogą jakości, rozwijają się w tej drodze i nie ustają w tym rozwoju. To nas bardzo cieszy. Tak, to oczywiście powinno cieszyć, natomiast przypomnę, że temat naszego panelu jest następujący. Jakość kontra cena. Czy kryzys wymusza kompromis? No i teraz jest tak, mamy do czynienia, może nie z kryzysem, ja przyznam, że osobiście niespecjalnie lubię to słowo, to określenie, natomiast, nie wiem, ze spowolnieniem gospodarczym, ze spadkiem koniunktury. No i teraz, jak jest z tą jakością? Myślę, że tutaj to będzie dobre pytanie do pana Łukasza Kardasa z Ceramiki, prezesa Ceramiki Paradyż. Czy widzi pan, że ludzie, po prostu konsumenci, chcą kupować taniej, chcą kupować te produkty z niższej półki cenowej? A być może przyczyna jest prosta, mają mniej pieniędzy, czy też obawiają się o przyszłość? Znaczy, ja też bardzo nie lubię tego słowa kryzys, natomiast na pewno obserwujemy od 2011 roku pewne spowolnienie, jeśli chodzi o popyt na materiały budowlane. Większość producentów oczywiście bardzo łatwo ograniczyła koszty, zamroziła inwestycje i tak dalej, natomiast my zupełnie działamy inaczej. To znaczy, może dlatego, że ja też jestem z wykształceniem marketingowcem i większość mojej kariery to jednak działania marketingowe i my podchodzimy do tematu w taki sposób, że dla nas jakość to są wszystkie działania, które wpływają na zadowolenie klienta, tak? W związku z tym no bardzo szybko trzeba zdefiniować, co tak naprawdę jest ważne dla klienta i nasza strategia działania chyba od 20 lat się nie zmieniła. To znaczy my sobie założyliśmy, że osiągniemy globalny sukces rynkowy tylko i wyłącznie poprzez strategię przywództwa produktowego, która jest oparta o jakość technologii i design. I na dzień dzisiejszy nie zmusił nas na szczęście rynek czy kryzys do tego, żebyśmy zmienili swoje podejście. W związku z tym dużo inwestujemy w technologię, dużo inwestujemy w produkty, bo wdrażamy bardzo wiele nowych kolekcji. I oczywiście, gdyby nie te wdrożenia, moglibyśmy spokojnie dla właścicieli wypracować EBIT, nie wiem, w ostatnich 3 latach o 100% większy. Tylko pytanie, jakby co dalej, tak? My jesteśmy firmą, która myśli o przyszłości i ja osobiście uważam, że w takim długofalowym działaniu to właśnie jakość, produkt, design i technologia będą decydowały o sukcesie firmy, a nie chwilowo niższa cena. W związku z tym tak do tematu podchodzimy. No właśnie, a dlaczego ta cena musi być chwilowa, tak? Może po prostu, no, będzie tak, że kryzys, spowolnienie gospodarcze potrwa niestety czas jakiś. Czy wówczas nie będą, i tutaj pozwolę sobie pana dopytać, państwo mieli takiej pokusy, żeby to wszystko, te wszystkie działania, które wdrażają państwo na rzecz jakości, żeby je troszeczkę ograniczyć, żeby może zaproponować konsumentom towar troszeczkę gorszej jakości, natomiast tańszy, po prostu tańszy. My faktycznie w swojej ofercie mamy 3 marki produktowe i to jest marka My Way, czyli ta klasa premium, później jest marka Paradyż i marka Quadro. Natomiast podstawową rzecz, którą sobie obiecaliśmy na samym początku przy wdrożeniu tych 3 właśnie marek, było to, że na pewno standardy i normy jakościowe będą takie same dla wszystkich tych 3 marek. W związku z tym one się faktycznie różnią tylko i wyłącznie ceną wynikającą z budżetów marketingowych wpływających na dane kolekcje. Natomiast co do samych zasad i norm jakościowych, one są wszystkie takie same dla poszczególnych marek i myślę, że tak długo będziemy odnosić sukces i tak długo będziemy zarabiali pieniądze, jak długo będziemy potrafili utrzymać właśnie tej zasady. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Szanowni państwo, miałem okazję jakiś czas temu rozmawiać z pewnym przedstawicielem koncernu samochodowego produkującego auta osobowe. I człowiek ów powiedział mi między innymi taką rzecz. Współczesny samochód osobowy składa się przeciętnie z 10 tysięcy części. I teraz gdyby zaoszczędzić złotówkę na każdej z tych części, oczywiście w jednych przypadkach jest to możliwe, w przypadkach części bardzo drobnych może mniej, no ale powiedzmy, że średnio, tak? Oszczędzamy złotówkę na tych częściach.
jesteśmy do przodu o 10 tysięcy złotych. To już są całkiem poważne pieniądze, a czasami efekt tej minimalnej oszczędności jest dla klienta w zasadzie niewidoczny. I tutaj pozwolę sobie zapytać pana prezesa Sowę. No, branża trochę pokrewna w takim bardzo dalekim planie, maszyny budowlane, samochody osobowe, no generalnie są to coś, co służy ruchowi drogowemu, tak? Czy nie ma pan takiej pokusy? Różnica jest podstawowa. Ja myślę, że polega na tym, że my w ciągu roku produkujemy tyle maszyn, ile producent samochodów w ciągu jednego dnia. Także powiedzmy, te przymiarki są dosyć dalekie. Natomiast nasze doświadczenia z jakością i może takim kompromisem, czy pokusami, na które jesteśmy codziennie wystawiani, czy jakość, czy cena, w naszym przypadku od samego początku było bardzo jasno określone. My w momencie, kiedy przejęliśmy markę, a przyjęliśmy to od austriackiego koncernu, wchodząc tak naprawdę, brzydko mówiąc, kolokwialnie w ich buty, my mieliśmy dwie możliwości. Albo podążać cały czas tą dobrą jakością, czyli drogą dobrej jakości i w tym momencie pokazać wszystkim klientom, nie tylko tym, powiedzmy, nowym tutaj w kraju czy w Europie Wschodniej, ale również tym, którzy od 40 lat kupują te maszyny w Europie Zachodniej i dalej, że nic się nie zmieniło, mimo że zadziałaliśmy dla zmniejszenia kosztów, przenosząc, powiedzmy, produkcję z Austrii do Polski. I tak naprawdę zależało nam na tym, żeby to była tylko i wyłącznie ta różnica, natomiast niezauważalna dla klienta. To, czego się obawialiśmy, to było to, że gdzieś dawniej, powiedzmy, w głowach Niemców czy Austriaków cały czas brzmiało to stwierdzenie Polnische Wirtschaft, które nie było dla nas najprzyjemniejsze i nasze zadanie polega na tym, ażeby nikomu się nie przypomniało. I dlatego bardzo często, kiedy wyjeżdżamy na jakieś spotkania, czy w Niemczech, czy w Holandii, czy w Austrii z naszymi klientami, bardzo dokładnie się wsłuchujemy, czy przypadkowo nie ma jakichś informacji potwierdzających to, że coś jest nie tak. Na razie udaje nam się potwierdzić, że utrzymać jakość i nie ulegamy tej pokusie. Jakość jednak w tym momencie jest najważniejsza. Dziękuję bardzo. Zaraz zadam panu kolejne pytanie, natomiast chciałem przypomnieć państwu też, że można się zgłaszać. To nie jest absolutnie zabronione. Bardzo proszę, jeżeli państwo mają uwagi, państwo mają pytania, zapraszamy. I drugie pytanie do pana, mianowicie, no tak, brzmi to fantastycznie i gratuluję. Tutaj utrzymujecie państwo jakość. Jak rozumiem, mówiąc kolokwialnie, nie ma narzekań na państwa firmę, na państwa produkty, no ale z drugiej strony jest olbrzymia presja kosztowa, zwłaszcza w sytuacji, i znowu muszę usłyszeć tego słowa, którego nie lubimy, w sytuacji kryzysowej. A ta sytuacja kryzysowa, no jak sądzę, dotknęła również pana branżę, a może jest to jedna z wiodących branż, która ma pewne kłopoty z koniunkturą. Tak, zauważamy bardzo duże spowolnienie, nie tylko w Polsce, również w krajach naszych kontrahentów w Europie Zachodniej. I tak naprawdę, ażeby odciąć się znowu od tej pokusy pójścia na skróty, rozpoczęliśmy działania w zeszłym roku, ażeby rozwijać naszą sieć sprzedaży na rynkach wschodnich i rynkach Azji Środkowej. Uzyskujemy dzięki temu to, że pierwszy efekt, który chcieliśmy uzyskać, czyli obniżenie kosztów wykonania poprzez przeniesienie produkcji z Austrii do Polski, pozwoliło nam na zmniejszenie kosztów wykonania maszyny, to znaczy pozwoliło nam, powiedzmy, no, utrzymać tą marżę, którą zakładamy przy zmniejszeniu ceny, natomiast zwiększenie sprzedaży w kierunkach wschodnich, czyli Rosja i Azja Środkowa, pozwoliła nam poprzez ilość, problem samochodów, o których wspomnieliśmy na początku, uzupełnić nasze wyniki. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Moje kolejne pytanie skierowane jest do pana Kamila Migały, przedstawiciela przewozów regionalnych. No to jest dosyć ciekawa sprawa. Jak
państwa? W ogóle jak pojmujecie jakość? Ja tylko pozwolę sobie przypomnieć państwu, że przewozy regionalne powstały na zasadzie historycznych zmian na naszej kolei. Między innymi także odziedziczyli, proszę mi prostować, jeżeli tutaj pojawi się jakiś brak ścisłości, między innymi państwo odziedziczyli część historycznych długów, najróżniejszych obciążeń związanych z rynkiem kolejowym. Tak, to prawda. Po jakby grupie PKP, czy generalnie historia tutaj jest o tyle ciekawa, że w 2000 roku na mocy ustawy państwo rozparcelowało dawne przedsiębiorstwo państwowe PKP. Później przez 8 lat to funkcjonowało jako jeden holding kapitałowy grupa PKP. Następnie pod koniec 2008 roku na mocy kolejnych ustaw właścicielem spółki był Skarb Państwa. W tej chwili jest to 16 marszałków województw. No i niestety tak się jakoś niefortunnie złożyło, że podczas tego tak zwanego usamorządowienia spółka nie została w pełni oddłużona, mimo że przekazanie w ręce samorządowe miało się odbywać na tej zasadzie, że spółka pozbędzie się tych w cudzysłowie historycznych długów. Nie do końca tak się stało, także można powiedzieć, że w nowy rozdział historii firma weszła z dość dużym obciążeniem finansowym. No i tutaj pytanie o jakość. No właśnie, może doprecyzuję. Mianowicie chodzi mi o to, żeby państwo walczycie bardziej o to, żeby się utrzymać na powierzchni niż o jakość. Tak? Dobrze rozumiem? To jest ciekawe zagadnienie, dlatego że z jednej strony tak, zgadza się, walczymy o to utrzymanie się na powierzchni. Przykładem tutaj może być powoływanie kolejnych spółek samorządowych, przewozowych spółek samorządowych typu Koleje Śląskie, Koleje Dolnośląskie czy Koleje Wielkopolskie. Natomiast powiem tak, podobały mi się słowa, które niedawno usłyszałem od jednego z marszałków, to było bodajże województwo opolskie, jedno z najmniejszych, który powiedział coś takiego, że w jedności siła. I powiem szczerze, miał tutaj całkowicie rację, dlatego że dzięki temu, że spółka jest jednak dość duża, zupełnie inaczej wyglądają tutaj możliwości, jeżeli chodzi chociażby o negocjacje przy zakupie nowego taboru, przy wdrażaniu nowych usług, gdzie efekt skali, efekt wielkości tej spółki robi swoje. Jeżeli chodzi o jakość, staramy się tutaj, wiemy, że jest bardzo duża konkurencja, zarówno ze strony rynku, jeżeli chodzi o transport drogowy, tak, czyli przewozy autokarowe, transport lotniczy. Także jeżeli chodzi o transport kolejowy, również w tej chwili na polskim rynku przewozowym działa 10 przewoźników pasażerskich. Także chcąc, nie chcąc, musimy wychodzić w stronę klienta. Klienci też stają się coraz bardziej wymagający. Ja wiem, że kolej jest postrzegana jako taki dinozaur, bym rzekł, natomiast dużo się zmienia na tutaj w stosunku do klienta. Inwestujemy wspólnie z samorządami w nowy tabor. Uruchamiane są nowe usługi, takie jak na przykład dostęp bezprzewodowy do internetu na pokładach pociągów, rozwijane są nowoczesne kanały, systemy sprzedaży, czy chociażby usługi takie totalnie nietypowe, jak na przykład wideofony dla osób niesłyszących, czy tłumacze języka angielskiego online w kasach biletowych. To wszystko po to, żeby przyciągnąć tego klienta do kolei. Niestety, problem jest o tyle złożony, że kolej to system naczyń połączonych. W związku z czym to, że my jesteśmy przewoźnikiem i bardzo chcemy tutaj wyjść w stosunku do klienta in plus, pokazać się z tej dobrej strony, przekonać tych klientów, że warto, prawda, nam zaufać, warto skorzystać z naszych usług. No niestety nie zawsze nam się to udaje, właśnie chociażby ze względu takiego, jak na przykład pokażę to jutrzejsza akcja protestacyjna na Górnym Śląsku. Mimo że nasi pracownicy nie będą brali udziału w tym strajku, jeżeli wyjdą związkowcy na tory, to niezależnie od tego, jaki przewoźnik by nie był, to on i tak nie pojedzie. I niestety tu jest to problemem, że czasami pewne sprawy, pewne sytuacje nie zależą od nas. Dziękuję bardzo. Innowa Kapital. Innowa S.A., przepraszam. Innowa S.A. Pan prezes Mirosław Baranowski. Wspomniał pan o kasach fiskalnych, wspomniał pan o taksówkarzach. Przecież to jest absolutnie luksusowa sytuacja. Luksusowy rynek z bardzo prostej przyczyny, mianowicie w sposób naturalny kolejne grupy państwa potencjalnych klientów potrzebują państwa produktów, to znaczy są obejmowani obowiązkiem właśnie posiadania kas fiskalnych. Taksówkarze, prawnicy, lekarze,
kolejne grupy. Teraz będzie obniżenie tego progu, kiedy firmy już różnego rodzaju muszą posiadać kasy fiskalne. Przecież to się sprzedaje samo. Po co państwu walka o jakość? Ewentualnie wyobrażam sobie walkę o cenę, żeby po prostu kasy były jak najtańsze, wtedy się sprzeda ich jak najwięcej. No tak, sytuacja narcza z jednej strony rzeczywiście portowa, ale zanim przejdę do odpowiedzi na to pytanie, odniosę się do tego, co pan powiedział, trzy kwestie wcześniej, to znaczy do tego przykładu z samochodami, pozwolę sobie odnieść, bo to jest taki przykład fałszywego paradygmatu ładu korporacyjnego. I odpowiem na to tak. Był taki koncert samochodowy, który właśnie tak zrobił. To znaczy zlikwidował jeden przewód uziemiający pomiędzy jakąś rurką i bakiem, oszczędzając na tym 17 centów, tak jak pan zauważył, to jest ten kierunek rozumowania, w związku z czym gdzieś tam eksplodowały cztery samochody podczas tankowania i wydał 4 miliony dolarów na akcję serwisową, tracąc przy okazji jeszcze twarz wobec klientów. To są właśnie takie zaułki ładu korporacyjnego i to długo by o tym mówić, po prostu jak sposób zarządzania spółką, sposób zarządzania firmą czy koncernem ma się do jakości, to jest temat rzeka. W każdym bądź razie nie należy ulegać tego rodzaju złudzeniom. To się generalnie perspektywicznie tego rodzaju nieprzemyślane ruchy nie opłacają. Natomiast wracając do naszej konkretnie sytuacji, jest wiele produktów, które człowiek musi kupować. Począwszy od benzyny, którą pan też musi kupować, chociaż żadna ustawa pana do tego nie zobowiązuje. I mimo wszystko są pewne stacje benzynowe, które pan omija szerokim łukiem, prawda, żeby jednak ten pański samochód jeździł dłużej. Wymienimy, bo z tak, uwagi wrócił pan. Prawdopodobnie wszyscy mamy komórki i to traci nośną. Mamy tutaj problem z jakością trochę. No nie. Mamy problem tu z szumem elektromagnetycznym w tym pomieszczeniu, nie, tak nie, sądzę. Mamy problem tylko i wyłącznie. Ale wracając do tematu, więc nie jest to do końca argument, bo różnego rodzaju przymusy, czy ustawowe, czy ekonomiczne, występują w wielu miejscach. A tam, gdzie się pojawia przymus ustawowy, jest szczególna pokusa, żeby firmy obsadziły się w tym, bo tak ludzie rozumują. To się będzie samo sprzedawać, bo i tak wyszedł przepis, zmuszą do tego. I tak, w związku z czym mieliśmy kilka lat temu taką sytuację, że na rynku było 40 firm, które funkcjonowały, albo nawet może lepiej, nie pamiętam ile, sprzedających różnego rodzaju egzotyczne rzeczy produkowane na Bałkanach, czy gdzieś tam jeszcze dalej na wschodzie, i tych firm już nie ma. Tych firm już po prostu nie ma, dlatego że łatwość z jednej strony polegająca na tym, że klient jest zmuszony, to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony ten klient nie jest szczęśliwy, że on to kupuje. W związku z czym on jak się sparzy raz, to już tego drugi raz nie kupi. Przykładem dobrym są te taksometry, bo wtedy, kiedy one były wprowadzane, to funkcjonowało kilkanaście firm, w tym bodaj dwie bułgarskie. Obie zbankrutowały, a my stopniowo poprzez jakość tego produktu, który został, to nawet można sobie zobaczyć, swego czasu śledziłem na forach internetowych, kiedy taksówkarz wiadomo, jak ma dopłacić 50 zł więcej za komplet opon, to oczywiście będzie szukał bardzo długo, aż znajdzie te 50 zł mniej. I my jesteśmy najdrożsi, zdecydowanie najdrożsi na rynku, a mimo to na tych forach internetowych oni wymieniają między sobą, a kupi nowe, bo nie będziesz miał kłopotu. Po prostu, bo dla nich to jest jednak kłopot. Oni też zaczęli rozumieć jedną rzecz, że mogą zapłacić 200-300 zł więcej na starcie, ale każdy przestój, każda awaria dla nich to jest znacznie większa strata. Też zaczęli kojarzyć te fakty i w przypadku taksometru skojarzyli, chociaż prawdopodobnie w przypadku, bo ja wiem, wahacza czy piasty jeszcze nie skojarzyli, ale pewnie też za jakiś czas skojarzą. Także na każdym rynku, w każdym segmencie jest konkurencja
I o ile rozumie się jakość jako to, że trzeba klientowi dać pewną wartość dodaną, ta wartość dodana, którą my przede wszystkim dodajemy, dlaczego jakość tu jest ważna, polega na tym, że każda awaria takiego urządzenia to są konkretne straty finansowe, bo to jest przestój punktu sprzedaży, taksówki, etc., etc. Czyli nie mogą zarabiać pieniędzy. I oni dosyć szybko połapali się, że tak jest. Dlatego nie kupują byle czego. My nie jesteśmy najtańsi. My jesteśmy na rynku najdrożsi, a i tak w ostatnim okresie czasu, na początku tego roku, nie mieliśmy, mieliśmy problemy z nadążeniem z zamówieniami. Tak to wyglądało, sprzedając ze średnich kas fiskalnych kasę najdroższą. To tak wygląda odpowiedź na to pytanie. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Jeszcze raz namawiam państwa. O, bardzo prosimy. Mamy głos z sali. Gdybym mógł poprosić bardzo uprzejmie, już będzie mikrofon, o przedstawienie się na początek. Ryszard Kardasz, Przemysłowe Centrum Optyki, Boomer Elektronika też, bo jestem prezesem dwóch firm. Jednocześnie szefem podgrupy kapitałowej. Mówicie tu o rynku, ja chciałem opowiedzieć o rynku rejowym, bo to też ciekawa rzecz. To nie jest tak, że nam się też, to jest rynek tylko dany. Ja akurat produkuję w Przemysłowym Centrum Optyki właśnie noktowizory, termowizory, zintegrowane takie systemy. I my też musimy tę oczekiwaną wartość, w ogóle zaspokoić klienta w ten sposób. I on jest bardzo wymagający. Ja, żebym dobry noktowizor dla wojska zrobił, to musiałem wysłać wysłać do Afganistanu na kilka tygodni, żeby zrozumieć tych wojskowych, jakich jest oczekiwanie. I naprawdę tam się nie liczy cena oczywiście, tylko rzeczywiście nasze wojsko w tej chwili, jak szczególnie w misjach zaczęło uczestniczyć, naprawdę chce na bardzo wysokim mieć poziomie te urządzenia, bo one chronią życia. Życie nie ma żadnej ceny. Więc na przykład noktowizor, który na rynku można kupić dla cywilów, kosztuje 1000 zł. Ja sprzedaję niby podobny, niby nawet w takim może opakowaniu, ale całkowicie, że tak powiem, na innym poziomie, za 30 razy drożej. Czyli właściwie i też jest to rynek bardzo wymagający, też duża konkurencja i rzeczywiście ta jakość musi być, my mamy w ten sposób, że klient u mnie w firmie jest, bo on sprawdza na każdym poziomie właśnie wykonanie każdego elementu nawet, bo tak wojsko sobie ustawia te procedury. Jeśli ja chcę coś sprzedać, to muszę, że tak powiem, w klienta do firmy wpuścić dopiero, jeśli on mi zatwierdzi każdą prawie operację, dopiero mogę sprzedać takie urządzenie. Także, ale to ma rzeczywiście, to się opłaca, bo można za to rzeczywiście dostać dużą cenę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezesie. To rzeczywiście ciekawy rynek. Czy ktoś z państwa jeszcze? Pan, tak? Bardzo, bardzo proszę. Proszę się przedstawić, tak. Łukasz Wilczek, redaktor. Mam takie pytanie odnośnie budowania wizerunku, kryzysu i kompromisów, bo w tej chwili wszyscy znamy jedną markę zakładów mięsnych, którzy bardzo dobry sposób zbudowali sobie rozpoznawalność marki, niestety negatywną. Czy właśnie taka pseudoinwestycja w jakość to nie jest podcinanie gałęzi, na której się siedzi? Proszę o komentarz. No to chyba jest sprawa dosyć jasna, aczkolwiek tutaj bym poprosił o komentarz pana Marcina Kałużnego, który wydaje mi się ma bardzo taki szeroki ogląd, że tak to określę, kwestii jakości. Tak, myślałem, że zapytasz o to, czy poprosisz o odpowiedź mnie. No odpowiedź jest prosta i oczywista, chociaż może nie zawsze i nie do końca. To wszystko zależy od tego, jaki wizerunek chcemy zbudować, bo jeżeli chcemy zbudować wizerunek producenta kiepskich jakościowo produktów, to tak, to jest dobra metoda. Oczywiście to jest trochę przewrotne z mojej strony, bo przynajmniej zakładam, że żaden przedsiębiorca nie chce takiego wizerunku, tak? Że ten wizerunek ma być jednoznacznie pozytywny, zwłaszcza w takiej produkcji wrażliwej, ja to tak nazywam produkcja wrażliwa, czyli produkcja żywności, gdzie drobne błędy, nawet bardzo drobne błędy, źle się kończą. Ja chciałem jeszcze jedną rzecz poruszyć, o której jeszcze nie powiedzieliśmy. Tak jest moje zdanie, że zrezygnowanie z jakości na rzecz ceny to droga na skróty, która się źle kończy.
To znaczy kryzys kiedyś się skończy, recesja kiedyś się skończy, ale klientów, którzy się odwrócili od naszej firmy, bo zrezygnowaliśmy z jakości, odzyskać się już nie da. Mówiliśmy tu trochę o biznesie motoryzacyjnym. Bardzo często, Państwo się być może ze mną zgodzicie, słychać, że te samochody kiedyś były lepsze. Że te Mercedesy, to Volvo kiedyś jeździło dłużej, kiedyś się te samochody kupowało na lata, dzisiaj samochód po trzech nie zawsze nadaje się do dalszego użytkowania. I to jest chyba, tak, że rynek jednak chciałby, żeby te samochody były, samochody, produkty dłużej na rynku. Także dla mnie to jest droga na skrót. Jeżeli zrezygnujemy z jakości na rzecz ceny, to po kryzysie okaże się, że już nie mamy czego produkować, sprzedawać, bo nikt tego już nie chce kupić. Dziękuję bardzo. Pan prezes Baranowski, bardzo proszę, jak rozumiem, w tym wątku. Tak, tak, rzecz jasna, w tym wątku. Polemicznie trochę na temat tego kryzysu. Ja wiedziałem, że będzie taki temat tego panelu dyskusyjnego i to mnie zresztą bardzo, bardzo ucieszyło, dlatego że z jednej strony mamy ten fałszywy paradygmat dyktatu księgowych, prawda, który, mówiąc tylko hasłowo, z drugiej strony mamy hasło kryzys. Zastanówmy się nad jedną taką rzeczą. Co się najlepiej sprzedaje w czasach kryzysu? Jakiego rodzaju produkty notują w ostatnich latach najwyższą dynamikę sprzedaży? Państwo to na pewno wiecie. Dobra luksusowe. Nie stawiam tutaj żadnej tezy, żadnej diagnozy, ale jest to rzecz warta zastanowienia, że ten kryzys, tak zwany kryzys, ma różne oblicza, bo z jednej strony sprzedają się dobra luksusowe, z drugiej strony nie można wykluczyć rozumowania, które jest starą mądrością ludową, że ludzie ubogi nie powinni kupować badziewia, dlatego że muszą to kupić raz na dłuższy czas. I te rozumowania należy brać pod uwagę w decyzjach. I wreszcie trzecia rzecz, bardzo ważna. Są firmy, panie Marku, tak? Panie Marcinie, są firmy, panie Marcinie, które tak definiują strategię, że robimy duży przerób, kupując taniej, sprzedając nieco drożej, nie przejmując się tym, co sprzedajemy i tak dalej. Są tak zdefiniowane strategie biznesowe, tylko takie strategie są obliczone na kilkuletni strzał i zwinięcie tego biznesu. Nie da się zbudować firmy o stabilnych podstawach marki w oparciu o sprzedaż i produkcję badziewiarstwa. I jeszcze jeden podam przykład. Państwo tu się posługujecie takimi pięknymi zabawkami tu również w tym i bardzo wiele z tych zabawek ma z tyłu lekko uszkodzony owoc, na jakby podświetlony. To są najdroższe produkty z tego segmentu i ludzie je kupują. Dlaczego je kupują? Dlatego, że dostają coś jeszcze. W przypadku tej firmy dostają coś jeszcze. To jest wielkie przedsięwzięcie. Nie będę już tego definiował, w jaki sposób to przedsięwzięcie jest skoordynowane łącznie z własnymi serwerami. Jeżeli sobie chcecie Państwo pogadać, to serwer, który służy do połączeń wideo przy pomocy tych nadgryzionych owoców, działa znacznie lepiej niż Skype. Znacznie lepiej. Przepustowość tych serwerów jest o rząd wielkości lepsza. O ile ludziom da się coś jeszcze, to ludzie zapłacą więcej. I jeszcze na koniec, przepraszam, że tak się rozgadałem, z naszej branży. Dlaczego sprzedajemy najdroższe kartki fiskalne i taki klient, który z tym żuczkiem właśnie je kupił? Ano dlatego, że pojawił się problem swego czasu dyskutowany w prasie kopii paragonów, które blakną. Tak, bo blakną rzeczywiście. Niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, są dwa wielkie, olbrzymie hale, gdzie przyjeżdżają z jednej z sieci handlowej ciężarówki i zwalają te paragony bez sensu. Przepis jest bez sensu oczywiście, bo przecież ustawa o rachunkowości od dawna dopuszcza
magazynowania danych w formie cyfrowej w dużo poważniejszych sprawach. Okej, okay. Pojawiła się możliwość wyeliminowania tych kopii paragonów w 2008-2009 roku i zastąpienia ich wersją elektroniczną. I jako Innowa, jako jedyna na całym rynku, podeszła do tej sprawy poważnie. To znaczy opracowaliśmy cały system archiwizacji, gdzie założyliśmy takie parametry jakościowe rzędu, powiedzmy, ufności 10 do minus 7, 10 do minus 8. I to było bardzo duże przedsięwzięcie, trudne przedsięwzięcie, dlatego że ten właśnie klient z żuczkami generuje terabajty dziennie. Terabajty dziennie i petabajty w czasie czasu eksploatacji całej populacji urządzeń. W związku z czym ekstremalnie trudne zagadnienie. Udało nam się je rozwiązać do tego stopnia, że my dajemy temu klientowi 6-letnią gwarancję na ten system archiwizacji. I on jest w stanie zapłacić za to drożej, bo dostaje od nas 6-letnią gwarancję. Ale to jest przedsięwzięcie technologiczne i pewna wartość dodana, którą klientowi trzeba dać. O. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Dotknął pan niesłychanie istotnej rzeczy i to jest kolejny punkt jakby naszej rozmowy i wydaje mi się, że punkt niesłychanie istotny. Dlatego, że jakość to przecież jest nie tylko produkt, prawda? To jest cały serwis, który proponujecie swoim klientom. Serwis związany na przykład z sytuacją po sprzedaży, tak? To jest zarówno jakiś element kontaktu z klientem, to są, co to dużo mówić, bo przecież to się zawsze zdarza, jakiś tryb reklamacyjny, to jest cała obsługa klientów, taka posprzedażna. Szanowni Państwo, nie wiem jak Państwo, wszyscy jesteśmy konsumentami, ale przyznam, że no, mam dosyć złe doświadczenia, jeżeli chodzi o ten tryb działania firmy w Polsce. Nie wiem, być może też Państwo są w stanie wskazać swoje najróżniejsze przygody, kiedy usiłowaliśmy załatwić chociażby jakąś reklamację, to nie wychodziło, trwało wieki, oznaczało wielką awanturę z producentem, z dystrybutorem, z którymś z reprezentantów firmy. I tutaj mam pytanie. Pytanie do pana Łukasza Kardasa, prezesa Ceramiki Paradyż. Jak Państwo sobie z tym radzą? Podejrzewam, że jakiś pewnie na szczęście niewielki, ale procent reklamacji macie. I co wtedy? Na przykład, jeżeli chodzi o reklamację właśnie. To znaczy my mamy bardzo wiele wskaźników, z których się jakby nawzajem rozliczamy. Natomiast jednym z takich ważniejszych dla nas wskaźników to jest procent klientów, którzy po 2-3 latach nadal chcą kupić nasz produkt. Tak? I to wpływa jakby na całą działalność firmy. Natomiast faktycznie dość mocno monitorujemy i prowadzimy bardzo rzetelną ocenę satysfakcji klienta i bardzo dużą zwracamy uwagę na to, jak właśnie klienci są obsługiwani, jeśli chodzi o samą reklamację. Tak? Reklamacje nie stanowią u nas jakiejś dużej ilości, dlatego że biorąc pod uwagę ilość reklamacji uznanych, to jest jakieś 16 setnych w stosunku do całej produkcji, więc to oczywiście nie jest dużo. Natomiast bardzo mocno faktycznie przykładamy wagę do tego, żeby również w odpowiedni, bardzo profesjonalny sposób tą reklamację rozpatrzyć. I też jak chyba pan redaktor zadawał pytanie w sprawie tak zwanego czarnego PR-u i jakości, on się też zdarza, tak? I oczywiście dobre firmy potrafią sobie z tym radzić, więc to też nie jest nic złego i też mieliśmy z tym bardzo wiele doświadczeń. Oczywiście na dzień dzisiejszy te nośniki informacji są na tyle szybkie, że trzeba sobie z tym poradzić i to jest też nauka dla nas wszystkich. W związku z tym ten czarny PR też można bardzo fajnie wykorzystać w dobry wizerunek i pokazać, że firma przyznaje się do tego, że oczywiście popełniła błąd, natomiast przy okazji pokazuje, jakie działania zaradcze wdrożyła i oczywiście na tym można wygrać. Takich sytuacji też mieliśmy kilka i jakoś sobie z nimi poradziliśmy, więc nie wolno się też takich sytuacji bać i chować głowę w piasek. Dziękuję bardzo. Pan prezes Sowa, no cóż, Państwa produkty, jak podejrzewam, nie są tak masowe jak z Ceramiki Paradyż, natomiast interesuje mnie właśnie ten Państwa kontakt z klientem posprzedażny. Jak to wygląda i jakie tutaj kryteria jakościowe stosujecie? Zasada, która obowiązuje w naszej branży, ze względu na to, że ilość, powiedzmy, no, jest mniej sprzedawanej, czy jak mówię, samochodów czy płytek,
mówi w ten sposób, że pierwszą maszynę sprzedaje handlowiec, a każdą następną sprzedaje serwis. I każda firma, która będzie hodować w tej zasadzie, będzie odnosić sukces. My nasz kontakt z naszymi klientami tak naprawdę dzielimy na kontakt w kraju i kontakt za granicą. To znaczy kontakt w kraju dla nas akurat i z naszymi klientami i nasza odpowiedź na ich potrzeby związane z awarią ewentualną naszych maszyn czy zgłoszeniem gwarancyjnym jest o tyle łatwe dla nas do załatwienia czy do rozwiązania, że my w naszym magazynie mamy komplet części, z których montujemy sami maszyny i w tym momencie możliwość wyjazdu i naprawy maszyny jest bardzo, bardzo szybka i praktycznie od razu. Natomiast kontakt z klientami za granicą tak naprawdę realizujemy oczywiście poprzez naszych dealerów i na zasadzie dla nas najważniejsze jest określenie warunków współpracy i warunków również współpracy naszych dealerów z klientami. Ale cały czas oczywiście staramy się pracować według tej zasady, że tą każdą następną maszynę sprzedaje dział serwisu. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Szanowni państwo, i ostatni wątek podczas naszej rozmowy, chyba że państwo jeszcze mają jakieś pytania czy uwagi. Widzę, że w tej chwili nie. Chodzi mi o manifestację jakości. Oczywiście mamy takie przedsięwzięcia jak na przykład jakość roku. Natomiast są firmy, którym to może sprawiać właśnie pewną trudność, pewien dyskomfort, dlatego że na co dzień nie są kojarzone z wysoką jakością usług. No i tutaj spojrzałem na pana Kamila Migałę z przewozów regionalnych. Oczywiście, no słusznie bądź niesłusznie, prawda? Natomiast jakby to powiedzieć, no jest taki stereotyp, że polska kolej i jakość to są takie dwie dosyć rozbieżne sprawy. No niestety coś w tym jest. My oczywiście staramy się walczyć z tym stereotypem cały czas, wychodząc właśnie naprzeciw oczekiwaniom klientów. I teraz cóż, no powiem w ten sposób. Stawiamy tutaj na kwestie takie jak chociażby szkolenie naszych pracowników w kwestii podejścia do klienta, tak? Bo w tym momencie, no, z której strony by nie spojrzeć, to ci pracownicy w kasach, w pociągach, to jest ta pierwsza linia kontaktu z klientem i to od nich w bardzo dużej mierze zależy to, w jaki sposób jesteśmy postrzegani. Jeżeli chodzi o chwalenie się tą jakością, powiem tak, z jednej strony ja myślę, że biorąc pod uwagę liczbę pasażerów, którzy codziennie z nami podróżują, a jest to około 300 tysięcy osób dziennie, to może się wydaje niewiele, patrząc, porównując do transportu zbiorowego, nie wiem, metro czy jakieś takie środki komunikacji miejskiej, ale jeżeli chodzi o komunikację kolejową, to jest dość dużo, to daje no, znaczną liczbę pasażerów w ciągu roku. Tutaj wszystkie te nasze działania proklienckie, tak, czyli nowe formy, nowe kanały sprzedaży, kwestie związane z prowadzeniem nowych nośników biletów, wszystkie te rzeczy, które wiążą się z tą poprawą jakości, z tym, co klient widzi, z czym klient styka się na co dzień, to jakby przemawia samo za siebie. Natomiast problemem jest co innego. Co z tego, że my wdrożymy, nie wiem, bardzo różnego rodzaju interesujących usług z punktu widzenia klienta, że ten klient przyjdzie, tak, zobaczy, że, nie wiem, pociąg jest czysty, zadbany, miło uśmiechnięta usługa konduktorska, darmowy internet, poczęstunek, nie wiem, no co tylko sobie można wyobrazić. W momencie jak na przykład, nie wiem, no nie chciałbym tutaj rzucać kamyczków do niczyjego ogródka, ale trasę przykładowo Warszawa Trójmiasto przejedzie w 6 czy w 7 godzin. No to w tym momencie, przepraszam, ale choćbyśmy tutaj nie wiem co zrobili, no to niestety nie mamy wpływu na pewne rzeczy z tym związane. I to jest znowu to, co wspomniałem wcześniej, że kolej jest systemem takich naczyń połączonych. Tu można bardzo wiele zdziałać, a i tu znowu nawiążę do słów jednego z marszałków, w jedności siła. I tu myślę, że w momencie, kiedy mimo tego rozdrobnienia rynku, czy tego, że mamy liberalizację usług transportowych, również na rynku kolejowym, przewoźników towarowych jest kilkudziesięciu, pasażerskich jest 10, tak jak wspomniałem, to generalnie ta jedność działa również na naszą korzyść, bo potem klienta nie interesuje tak naprawdę, czy on jedzie pociągiem przewozów regionalnych, czy PKP Intercity. On przychodzi do kasy, kupuje bilet i chce dojechać w komfortowych warunkach z punktu A do punktu B. I to jest, myślę, takim największym problemem, że to te takie podziały, to wszystko, co się wytworzyło jakby, prawda, na skutek zaszłości historycznych. I ja myślę, że jeżeli tutaj
jakby dojdzie do konsolidacji tego wszystkiego w tym sensie, że zaczniemy patrzeć ponad pewnymi podziałami i kolej zacznie patrzeć przyszłościowo, prokliencko i nie patrzeć w tym momencie, co dana firma z tego będzie miała, tylko patrzeć jakby pod tym kątem, że na przyszłość, wychodząc z tym myśleniem takim perspektywicznym, to w tym momencie ta jakość sama się obroni. Bardzo proszę, pan prezes Baranowski. Ja chciałem panu trochę pomóc, bo w ogóle tak, no bardzo dobry, tutaj widzę dobór dyskutantów. Chciałem pogratulować, dlatego że mamy bardzo różne specyfiki i bardzo, w związku z czym bardzo różne spojrzenia na to, ale panu trzeba pomóc, dlatego że pan, bo tak, negatywne odium po PRL-u to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, to szaleństwo liberalne w jakimś momencie, polegające na dekompozycji wszystkiego, co się tylko da, na jakieś elementy składowe, sprywatyzowane, które mają działać. No tu rzeczywiście pan to, nie chcę tego nazywać po imieniu, ale tak jest. I to szaleństwo liberalne na was działa. Ja temu podam, no przepraszam, że znowu występuję jako adwokat diabła, podam jeden przykład z Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii zawsze koleje były państwowe. Zrobiono eksperyment taki, że wyodrębniono linie kolejowe jako spółkę prywatną. Po jakimś czasie ta spółka prywatna zaczęła ciąć koszty, coś tam się wprowadziła, czegoś nie wprowadziła, tu się pomyliła, tam się nie pomyliła. Efekt był taki, że zderzyły się dwa pociągi na stacji Waterloo i skończyła się spółka prywatna. Wszystko zostało połączone, gdzie no, nie jest to za bardzo śmieszne, bo zginęło tam sporo osób w tej katastrofie. Wykazano ewidentne błędy organizacyjne i techniczne tejże spółki prywatnej, która właśnie pod wpływem dyktatu księgowych chciała sobie koszty na wszystkim, na czym się tylko dało, znacjonalizowano wszystko z powrotem i znowu działa wszystko punktualnie. Więc poczekajmy, aż dogmat liberalny przestanie, że tak powiem, być taki atrakcyjny. To ja może jeszcze tylko dodam na sekundkę. Generalnie wystarczy, znaczy moim zdaniem dobrym przykładem są tutaj koleje francuskie, czyli SNCF. No jedne, co by nie mówić, z najnowocześniejszych kolei na świecie. Najszybciej wprowadziły pewnego rodzaju innowacje. Sam mogę powiedzieć, w tym roku podróżowałem z Paryża do Marsylii, to jest ponad 700 kilometrów w 3 godziny, naprawdę bardzo przyjemnych, komfortowych warunkach i tam kolej jest jedna. Owszem, dopuszcza się już wchodzenie na rynek przewoźników, powiedzmy, lokalnych, towarowi swoją drogą. Natomiast jeżeli chodzi o przewozy pasażerskie, jest jedno SNCF i to naprawdę zdaje egzamin. Ja tylko dodam od siebie, że zadłużenie przewozów regionalnych w porównaniu z zadłużeniem SNCF to jest naprawdę drobiazg. To są pieniądze na waciki. Szanowni Państwo, ostatnie pytanie do pana Łukasza Kardasa, Ceramika Paradyż. Panie prezesie, kwestia konkursu jakość roku jest dosyć ewidentna, ale właściwie w jaki sposób się chwalić jakością? Ja myślę, że zadowolenie klientów powie tak naprawdę da nam dowód tego, tak? Czy o tym jakoś dbamy, czy nie dbamy. Ale skąd ci klienci mają wiedzieć, jeżeli nie zetknęli się z Państwa firmą, że naprawdę mają do czynienia z dobrym produktem, z dobrym serwisem, z dobrą firmą? To znaczy ja na jakość zupełnie inaczej patrzę chyba, bo ja marketingowo patrzę na każdy element, który wpływa na zadowolenie klienta, tak? W związku z tym dla mnie tą jakość klient poczuje dopiero po jakichś 2-3 latach, o tej jakości, o której Pan mówi. Natomiast dla mnie jakością w tym momencie, w tym pierwszym etapie jest opakowanie, jest design, jest ekspozycja, jest tysiące elementów, które wpłyną na to, że klient będzie chciał kupić ten produkt, tak? My nie sprzedajemy tak naprawdę materiału budowlanego na dzień dzisiejszy. My spełniamy pewne marzenia klienta. Projektujemy dla niego pomieszczenie, klient najczęściej wykonuje je z naszych produktów, nawet nie wie, że kupił produkt Ceramiki Paradyż, tak? I niech tak będzie, bo wtedy, kiedy będzie chciał złożyć reklamację, to sobie przypomni, kim był producent. Natomiast jeśli za 4 lata czy za 5 wróci i będzie chciał kupić podobny produkt, to znaczy, że wygraliśmy, tak? Natomiast jeśli sobie przypomni, że to właśnie była Ceramika Paradyż i właśnie ma z nią problem, no to wtedy przegraliśmy. W związku z tym my tak na to patrzymy, nie chwalimy się jakoś bardzo mocno nagrodami jakości roku. I też staramy się, żeby nasi pracownicy nie wpadali w pewną rutynę, tak? Bo otrzymanie nagrody jakości roku po raz 7 może doprowadzić do tego, że powiemy sobie nie, no już chyba nic więcej nie możemy zrobić.
a w 2012 wdrożyliśmy łącznie 160 projektów, które wpłynęły finalnie na zadowolenie klienta i myślę na jakość naszych produktów, tak? W związku z tym ja namawiam bardzo mocno moich pracowników, żeby ta nagroda niestety nie wpłynęła na ich samozadowolenie i na rutyny. Nasz czas dobiegł końca. Bardzo dziękuję rozmówcom, bardzo dziękuję Państwu.